It was a very good game for us. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Przełamaliśmy niemoc po trzech ostatnich meczach, w których niestety nie udało nam się zapunktować. W końcu przypomnieliśmy sobie o zabawie siatkówką, zaczęliśmy się uśmiechać po każdej udanej akcji. To przyniosło efekt. Drużyn walczących o utrzymanie jest sporo, dlatego też żaden mecz w tym sezonie nie będzie należał do łatwych. Regulamin rozgrywek dodatkowo motywuje, ponieważ każdemu zespołowi zależy na utrzymaniu. Tu nikt się nie podda i jestem przekonany, że Indykpol AZS Olsztyn po porażce w Będzinie będzie w stanie się odbudować.